To ogólnie witam was wszystkich, z tej strony wiadomo Śląsk Byłek TV. Dzisiaj wyjątkowo ja, czyli Artur, do was mówię, długo z wami nie rozmawiałem, ale tak wyszło. Przed chwilą czekałem na kamerkę, bo zapomniałem z domu i mi dziecia musiała przywieźć, więc jak zawsze opóźnienie w robocie musi być. Ale jak to się mówi, robota nie chuj, godzinę postoi. Właśnie jadę sobie wozić siano. Mam do zwiezienia 82 kule, więc trochę nam dodajmy. Mamy te dane.
Przede wszystkim BHP 100%, czyli nic nie robimy z tym związanego. No i można zbierać. O kurwa, znowu sam. Średnio czasu, bo to cały czas trzeba było biegać, maszyny przestawiać, Jacek kosił cały czas. A my z wujkiem Leszkiem przestawialiśmy maszyny i teraz w końcu jest porządek. Podam w opisie lub jak mi się przypowie, to kiedyś to zrobię. Cena od kulki to jest chyba 60-70 zł. Sumę też mamy na sprzedaż i to jest chyba 50 zł. Przepraszam za to skrzypiące siedzenie, ale no, nie chcę mi się tego zrobić. I w tym roku mam dla was porównanie odnośnie suszy, bo w tamtym roku na tej łące tutaj właśnie gdzie zbieram, jak podgrabiałem ususem 3512, tym co zawsze jeżdżę, to się kopałem z pająkiem, a teraz nieuchronnym zbieram i nic, nawet się nie, lekko nie zapadnie, a w tamtym roku tutaj nie szło ujechać. Tą prasą co mamy, to można tutaj było orać. Thank you.
kolekcja mi się popsuła. Nie ma czasu jej zrobić. Nie muszę iść z otwartymi oczami, jest cholernie gorąco. Czy nawet nie tyle co gorąco, tylko duszno. Bo te upały co były 36 stopni, to już dawno tego nie ma. Ale to jest duszno, a wieczorem zapowiada się zawsze na deszcz. Gówno z tego jest. Dawno miał być filmik z właśnie złożenia kulek, ale coś kamerka nie chciała współpracować ze mną. No i niestety tego filmu nie było. I w tym miejscu pozdrawiam moją kochaną, pierdoloną klasę, bo oni mnie cały czas męczą, kiedy kolejny filmik. No będziecie mieć. Zwłaszcza ciebie, Dominik. Ale się udało.
Dobra, nie czeka.
będzie. Pepsi, Pepsi Max, Linda, Sanada, 4 dwulitrowe butelki, tylko 9,99. Pięknie pachnący płyn do płukania Lenors, jedynie 9,99. Kaufland. No to dobry dzień. I po reklamie. Jeszcze jeden rzut tutaj będzie, bo was tutaj nie będę zabierał, a byliście tutaj. Do trzeciej dości i do siemowej. To zrobimy jeden cały kurs, a to będę tylko na łąkach włączał, albo tam się już będzie dojeżdżało. Lub będę wam robił vlogi z trasy. A na sobie takie lubię. Oh,
chyba tyle. I teraz 500 razy trzeba będzie wysiąść, wsiąść i tak w kółko nagrywa. Nagrywa. Kurwa, za daleko. Nie, i o tym właśnie mówię. Albo laweta, albo ty. Kurwika. A. Udało się. To zaczyna, ale za bardzo. I w tapeczkach. Ups. Dobra. Jeden z głów. Pojedziemy. Po tyłu w tym? Po tyłu, bo drugi. Sztuka wiązania nie ma chuj jak się odwiązać. Jedziemy. Thank you.
Nie, nie będzie. Może się Konrad przyjedzie, to on coś tam nagrywa, ale nie boi. Nagrywać, jak będę rozwiązywał, a z tego wszystkiego zapomniałem.
Nawet mi się klapek popsuł. Same straty. Ale co zrobisz? Najważniejsze, że gubała nie. O, i o tym porządku mówiłem właśnie. Wszystko poukładane, trawa skoszona. Z takich haszczy, jakie jeszcze tam zostały, zostało tylko coś takiego. Od razu inaczej tutaj wygląda. Teraz można to nagrywać. Wujek pojechał gdzieś kombajnem kosić, więc za niedługo zaczną się też vlogi ze żniw. A jak się zaczną żniwa, to zacznie się prasowanie słomy. Jak zacznie się prasowanie słomy, to zacznie się co? Złożenie słomy, czyli kurwa moje ulubione zajęcie. Tam już jeden stuk jest ułożony, w tym roku jest tak mały, bym powiedział. Ale za to tu jest drugi. To wszystko to jest siano. Wiele siano oczywiście. Obok tego chyba będzie słoma i tutaj będzie słoma lub też siano tutaj nie będzie, ale nie wiem. Ja bym w ogóle ten stóp całkiem inaczej tutaj zaczął robić w ogóle, ale nie odzywam się jak zawsze. No ja bym zrobił, że 3, 6, może 9, jakby weszło i tak normalnie jak tutaj. Byłby po prostu szeroki, a krótki.